Napisałam wczoraj list. Poszłam na pocztę. Kupiłam znaczek i wysłałam. Nie priorytetem, ale taki zwyczajny. Dojdzie za tydzień albo dwa. To nic pilnego. Takie tam pytania do przyjaciela. Fajnie mieć kogoś takiego, kto wysłucha spokojnie i cierpliwie. Nie przerwie, nie wyśmieje, że banalne dylematy. I co najważniejsze, nie będzie się wymądrzał, że on wie najlepiej, że to takie proste. Pomyśli, zada kilka dodatkowych pytań i spowoduje, że sama odpowiedzi poszukam. Puk, puk. Listonosz pocztę przyniósł i z uśmiechem kopertę mi wręcza. Aż się dziwię, jak oni sprawnie pracują. Wczoraj znaczek naklejałam, a dziś już kopertę rozrywam.